Dzień dobry Państwu, witam Państwa w niedzielę w kolejnym odcinku kontrwywiadowczej charakterystyki terenu. Już teraz chyba się nie spóźniłem, bo jest 13:19. Witam tym razem ze swojego aneksu kuchennego, ujawnionego zresztą. Proszę mi wybaczyć, muszę tak skakać, bo chcę, żebyście Państwo słyszeli, a nie mogę tych swoich mikrofonów do Maca podłączyć. Nawet po Bluetoothie one nie działają. Muszę chyba najwyżej kupić zwykły i spróbować wejście live in, chociaż to inaczej działa, nie szkodzi. Nieważne. Ja przepraszam również, że nie zawsze będę patrzył prosto w kamerę, czyli Państwa oczy, dlatego że na drugiej części ekranu mam tutaj parę rzeczy rozwiniętych, o których chciałbym dzisiaj pogadać, ale zacznę od powrotu do wczorajszej audycji i pewnego komentarza, który dostałem. Napisałem post na ten temat. Oczywiście, że w ten sposób chcę również dotrzeć do rządzących. Chciałem jeszcze wyjaśnić również, że nie jest to żadne ostrzeżenie i jest ostrzeżenie jednocześnie, ponieważ ja jestem specjalistą od kontrwywiadu. Jak znajdę jakiekolwiek zagrożenie kontrwywiadowcze, będę je publikował, ponieważ innej możliwości nie mam. Muszę Państwu powiedzieć jedną rzecz jeszcze, że w ostatnich czasie, w ostatnich dwóch latach miałem wielokrotnie historie, nawet i ostatnie, związane z poważnymi zagrożeniami kontrwywiadowczymi. Usiłowałem dotrzeć do służb, ale jak wiadomo, kierownictwo tych służb uważa, że ze zbykami się nie gada, chociaż w jednym przypadku zareagowali, bo dotyczyło to zagrożenia dla życia, zdrowia, no generalnie zagrożenia dla jednej z głównych osób w państwie, nie prezydenta, nie o to chodzi. I tu w tym momencie mnie wysłuchano. Co dalej, nie wiem, ta sprawa nie ujrzała i nie ujrzy, mam nadzieję, światła dziennego, ponieważ pewnie stała się jako sprawą operacyjną. O takich rzeczach będę mówił. Natomiast nie ujawniłem wczoraj nic, co by nie zostało ujawnione wcześniej. Ja wiem również, że powstała jakaś grupa do nadzoru ludzi, o których wczoraj mówiłem. Zdaje się sprawa, Illuminati chyba ma kryptonim, dlatego, czy Illuminati, nie wiem. Pisała o tym prasa, ale przeszło mi to gdzieś koło oczu, nie wiem. Ale o tym pisała wszystkim prasa. Gdyby nie artykuł pana Grzegorza Jakubowskiego, to ja bym na ten temat nic nie powiedział. Więc zarzucanie mi, iż reprezentuję jakieś środowisko, jest, uwaga, kot zaraz tam skoczy, jest zarzucaniem mi czegoś, czego nie ma. Ja jestem, proszę Państwa, chyba najbardziej hejtowanym oficerem z moim backgroundem przez wszystkie strony. Jest to hejt o wiele większy niż spotyka morderców księdza Jerzego Popiełuszki. Zwróćcie na to Państwo uwagę. I nie będę się już do tego odnosił, bo dalej będę robił swoje. Skoro władza nie chce posłuchać rady, to czy ktoś nie chce ze mną rozmawiać, ja się nie będę napraszał, a jeżeli znajdę zagrożenie kontrwywiadowcze, to będę je publikował. Oczywiście, jeśli nie będzie to zagrożenie typu jakieś ściśle tajne zupełnie, które mogę przypadkiem trafić, ale to o tym nie wiem. O tym nie wiem. Być może będzie, być może nie będzie. Nieważne. Natomiast, proszę Państwa, problem polega również na tym, że cały czas jestem wiązany z jakimiś grupami. Ja nie jestem, proszę Państwa, nigdzie. Ludzie, którzy ze mną pracują razem przy tej telewizji, są to ludzie młodzi, którzy w roku 89, no powiedzmy szczerze, dopiero wychodzili z pieluszek. Niektórzy dopiero zakładali pieluszki, w związku z czym nie mają żadnych konotacji. Tym bardziej konotacji rodzinnych, gdyż są to środowiska na ogół bardzo wyjątkowo prawicowe i tak to właśnie wygląda. Możecie Państwo myśleć, co chcecie, natomiast związanie mnie, tak jak tutaj ten pseudonim napisał, z jakąś grupą koleżeństwa i tak dalej, jest zupełną bzdurą. Każdy może sobie zrobić profil pod pseudonimem i ustawić polską flagę, a my niestety coraz częściej wierzymy tylko i wyłącznie w okładki i w symbole, a nie w to, co się rzeczywiście za tym kryje. Ostrzegam również przed nadużywaniem szeregu rzeczy, bo to jest wszystko odwrotnie. Dobra.
Natomiast z mniejszych spraw chciałem jeszcze zwrócić uwagę, dzisiaj jest w polityce.pl dość ciekawy artykuł, ja znalazłem, nie mam go tu w tej chwili na tej stronie, dotyczący właściwie działań III RP w celu rozwalenia zaplecza intelektualnego zmiany, czyli po prostu uderzenia czy przeciwdziałanie repolonizacji mediów. Nie wiem dlaczego, ale u nas repolonizacja mediów budzi też coraz większe kontrowersje i zdaje się, że PiS znowu odkłada to. Niemcy mają dość ostrą ustawę i kapitał państwowy niemiecki, rodzimy niemiecki musi być w każdym medium zarejestrowanym i nadającym w danym kraju, czy drukującym gazety. U nas jest, jak widać, inaczej. Mam nadzieję, że uda mi się namówić mojego wydawcę, pana Piotra Egińskiego, na audycję bez WTTV, w którym opowie, bo już mi to opowiada jeszcze o tym niebisami, jak wyglądała prywatyzacja RSW Prasa w roku 1991, której był świadkiem i widział dokładnie, co się dzieje. Może opowie na ten temat, bo to warto cofnąć się o te 27 lat, po to, żeby właśnie zobaczyć, proszę Państwa, jak to wyglądało, ponieważ tak się składa, że niektóre zorganizowane i złożone operacje rozpoczyna się nawet 30 lat wcześniej, po to, by w określonym momencie one zaowocowały i chyba mamy to właśnie teraz. Warto przeczytać, to jest artykuł pana Karwowskiego, ja nie jestem zwolennikiem w polityce.pl akurat, ale artykuł jest bardzo mądry i bardzo dobry. Również chciałem powiedzieć, że stanę murem za Patrykiem Jakim, że to, że stał pod blokiem, nic absolutnie nie znaczy. Ja się wychowałem na warszawskich podwórkach, na Targówku i na Kole, i to dziwnych podwórkach, to nie było wtedy blokowisk. Jakoś nie oznacza to od razu, że jestem jakimś bandytą czy kimkolwiek, chociaż tak niektórzy myślą. Więc proszę Państwa, tak to wygląda. Zarzucanie tego komukolwiek, no to jest troszeczkę bez sensu. Ja mogę krytykować Patryka Jakiego, ale na pewno nie mam za to, że stał pod blokiem. Bardzo dobrze, że stał pod tym blokiem, blokowisko, bo wie, jak wygląda normalne życie. Oczywiście dzieci z Alei Róż nie stały przy żadnym blokowisku, bo tam nawet podwórek nie było, tylko ochrona i jakieś tam, prawda, służące i tak dalej, i tak dalej. I to się im może nie podobać. Dla nich my z bloku, z podwórek byliśmy zawsze gorsi i to teraz właśnie widać. Kolejny temat malutki, zawsze od malutki przejdę do opuści do głównego. Kolejny temat malutki to jest, proszę Państwa, sprawa placu Piłsudskiego. Ja zupełnie nie wiem, o co z tym wszystkim chodzi, bo wydaje mi się, że ktoś tam musi tym placem administrować, a czy to będzie wojewoda, czy to będzie miasto, to jest mi wszystko jedno, bo chyba nie powstaną jakieś zasieki, szlabany i na plac Piłsudskiego wejść będzie można autobusem, jak jeżdżą autobusy konkretne, to będzie można przejechać. Moje 222 zawsze tam jeździ przez plac Piłsudskiego w soboty i w niedzielę, kiedy Nowy Świat jest zamknięty i krakowskie też była zamknięte dla ruchu, więc jeździ tam spokojnie. I nie sądzę, żeby jakiś paszport specjalny trzeba było mieć, żeby wejść na plac Piłsudskiego, więc ja nie rozumiem, o co chodzi. Chodzi chyba jednak o to, żeby w rezultacie państwo przyjęło państwo, jako państwo kontrolę nad tym, a nie miasto, no bo jak komuś przyjdzie do głowy wystawić tam, jak na placu Defila, jakiś samolot z kebabem, no to wystawi dla przeciwko grobu nieznanego żołnierza samolot z kebabem. O to chodzi, więc nie rozumiem, po co, o co jest w ogóle ta awantura. Na dobrą sprawę to i tak jest własność państwowa, więc będzie własnością państwową administrator. Mniej dla mnie to jest ważne. Niestety na szczęście tam żadnej działki sobie nie kupię, domu nie postawię, chociaż do Ogrodu Saskiego blisko i wszędzie zresztą blisko. Wróćmy teraz jeszcze do również ataków na premier Szydło. Chodzi o ten pomnik papieża Jana Pawła II, któremu chcą zabrać krzyż. W ogóle dla mnie jest totalnym idiotyzmem zabieranie krzyża jakiemukolwiek papieżowi, bo przecież papież jest symbolem jednak krzyża, prawda? Bądźmy szczerzy. Krzyż jest symbolem chrześcijaństwa, bez względu na to, czy to są katolicy, czy to są protestanci. Krzyż zawsze będzie symbolem chrześcijaństwa i jeśli przywódca, czy jeżeli
duchowy przywódca jakiego katolicyzmu ma pomnik, to ten pomnik musi być z krzyżem. To zupełnie tak, jakby w kościołach nie było. Trzeba było pozabierać krzyże z kościołów, co jest zupełną jakąś bzdurą. No, tym bardziej, że tutaj pan, wymienię go, nawet Mariusz Prunowski podesłał mi zdjęcie, nie mogę go w tej chwili zrobić w Filmie, zdjęcie placu zabaw budowanego w Niemczech, gdzie jest takie coś dla dzieci, taki jakiś domek, tak jak to jest na placach zabaw dla dzieci. I on jest po prostu, to jest po prostu miniatura meczetu z półksiężycem. Więc to nie jest symbol religijny. We Francji jest to samo. Ciekaw jestem, czy Francuzi tak bardzo tak zabiorą, czy zlikwidują, zabiorą symbolem islamu z meczetów, czy też symbole judaizmu z synagog. W ten sposób. To jest jakaś totalna bzdura. Francja idzie w jakąś dziwną stronę i to, że premier Polski chce zabrać ten pomnik, bardzo dobrze. Niech go zabierze do Polski. W końcu rzeczywiście pomnik jest ładny. Rzeczywiście jest to, ma jakąś wartość artystyczną, więc niech on po prostu stoi u nas, jeżeli się oczywiście Francuzi zgodzą. Sprawa jest moim zdaniem o wiele głębsza, bo tu wcale nie chodzi jednak o pomnik papieża Jana Pawła II, ale chodzi raczej o nie laicyzację, ale islamizację Francji, moim skromnym zdaniem. Islamizację Francji, bo przecież na miejscu tego zlikwidowanego pomnika, jeżeli go zlikwidują, bo zabiorą krzyż i pomnik będzie całkowicie bez sensu, stanie sobie prawdopodobnie mecze z półksiężycem. Albo pomnik jakiegoś Homeiniego, czy nie, oni nie mogą mieć pomników ludzkich, więc prawdopodobnie coś tam wymyślą. Dobra, ich sprawa. Notabene dzisiaj w TVN24 w loży prasowej usłyszałem jakąś panią redaktor, która twierdziła, że no przecież ten krzyż jest większy, on jest nad papieżem. No zgadza się, krzyż zawsze powinien być większy i powinien być nad papieżem, bo krzyż jest krzyż, prawda? Jest to symbol. Papież jest namiestnikiem tego krzyża, więc krzyż jest podstawą, więc ja zupełnie nie rozumiem tych, ale dajmy sobie spokój dywagacją teologicznym, po prostu jak się ktoś chce doczepić, to się doczepi do wszystkiego. Jak usłyszycie stuk, to moja zmywarka prawdopodobnie stuknęła, bo mój manek się kuchenny właśnie zmywarkę, bo trzymam, że ona wyjechała, więc znalazłem zmywarkę w końcu naleźć. I teraz wróćmy do podstawowej rzeczy. To jest to, co wczoraj usłyszałem. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie jest to, na ile to jest zmanipulowane stwierdzenie pana wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który apeluje do Solidarności o wsparcie w otwieraniu polskiej gospodarki na pracowników ze wschodu. Ja napisałem krótkie pytanie. A może stworzyć, a dlaczego by nie stworzyć warunków dla powrotu Polaków? To jest, proszę Państwa, bardzo dziwna rzecz. I tutaj w jednym z komentarzy, pan wymienię go, bo sam wymienił siebie, więc wymienię go, pan Andrzej Kowalczyk, napisał mi tak, panie Piotrze, skoro jutro pan powie swoje zdanie na temat, to radbym usłyszeć jeden. Kto wyjeżdża z Polski, patroni czy pracownicy? Odpowiadam oczywiście, że pracownicy i zaraz powiem dlaczego. Kto jest kapitałem? Uwaga, tu zostawiam marksistowskie sidła, klasa robotnicza czy patroni. Oczywiście, że kapitałem są przede wszystkim patroni i to nie patroni z Polski bardzo często, do czego zaraz wrócę. Natomiast proszę mnie tutaj nie zostawiać pułapek na marksistowską ekonomię, ponieważ tak się składa, że ja na swoich studiach miałem jeden semestr tak zwanej ekonomii kapitalizmu, a potem jeden semestr ekonomii socjalizmu z Wiściewej książki, której autora nie pamiętam i na pierwszych zajęciach powiedział nam nasz wykładowca, że to jest tak, ekonomia socjalizmu jest tak skomplikowana, że nikt jej właściwie nie rozumie, co było generalnie oceną ekonomii właśnie socjalizmu i PRL-u wtedy. To było chyba na pierwszym roku studiów, nie na trzecim roku, też do tego wracaliśmy, ale to zupełnie była bzdura. Dla młodszych wyjaśniam, PNP to jest podstawy nauk politycznych. W latach PRL-u był to przedmiot obowiązkowy, o widzicie w tle mojego kuna, zaraz będzie skakał, bo tam ma jedzenie. W latach PRL-u to na trzecim roku studiów był to obowiązkowe dwa semestry nauk politycznych, czyli indoktrynacyjnych, takie coś. No. Olewaliśmy to zresztą tak, każdy notabene. I na niektórych wydziałach, na niektórych kierunkach studiów zupełnie niezwiązanych z PNP i z polityką, to raczej żeśmy się z tego, nawet i wykładowcy tak trochę to traktowali po macoszemu. Ja się wtedy zajmowałem pracą doktoryjną
pisałem pracę taką semestralną czy roczną język propagandy i to były dość ciekawe. To były dość ciekawe historie. Tak to wygląda. Następne pytanie było, kto ma wracać do Polski? Robotnicy czy patroni, czyli twórcy miejsc pracy? No i tu jest podstawowa rzecz, kto ma wracać do Polski? Proszę Państwa, ja nie chcę, proszę się, ci, którzy są za granicą, niech się nie czują urażeni. Nie o to chodzi. Ja rozumiem, dlaczego żeście Państwo wyjechali. Wiem, że każdy z Was chce wrócić, odkłada ten powrót, odkłada i w końcu odkłada go ad calendas graecas, dlatego że póki my w Polsce nie stworzymy warunków pracy i warunków dla pracodawców przede wszystkim, dopóty naprawdę pracownicy będą wyjeżdżać. Zobaczcie Państwo, co jest. Zaprasza się ludzi ze wschodu po to, żeby zasuwali po 2,20, po 2,200, prawda? Za pracę, którą na zachodzie dostałoby się 3 razy więcej. Ktoś mi napisał również w komentarzu pod moim postem, że w jednej z firm, proszę, cytuję, w Kołbaskowie postawili nowiutki Amazon i szukają pracowników za 2400 zł miesięcznie. Kawałek dalej na Berlin stoi taki sam za 4000 euro miesięcznie zatrudniają. Proszę bardzo, to jest to. To jest to. Ale co ma zrobić polski pracodawca? Każdy z Was, kto ma małą firmę, tak jak ja na przykład, mała firma dobrze wie, że ledwo przeżyje, że mniej więcej zapłaci jeden miesiąc, już zaczyna się martwić, czy mu starczy zapłacić drugie. ZUS-y, podatki, zatrudnienie pracownika to jest wykończenie firmy na dobrą sprawę. Ten system preferuje wielkie właśnie koncerny. Takie ogromne hipermarkety. Teraz wróćmy do tego, bo to jest dyskusja przy okazji w niedzielę. No więc cóż, Solidarność, apel jest do Solidarności, żeby uznała te dwie niedziele w tygodniu, te dwie niedziele w miesiącu pracy, prawda? Bo to będzie otwarcie, tak to rozumiem, otwarcie na pracowników z Ukrainy. No mówię, bo skąd to jest jakaś bzdura totalna. Jakaś bzdura totalna, poza tym Ukraińcom, których tutaj ściągamy, można dać głodowe pensje. Prawda? A my Polacy i tak wyjeżdżamy. Prawda? Żaden rząd nie robi nic, żeby ci Polacy wrócili. Ja znam parę osób, które wróciło tutaj i szybko wyjechało z powrotem, dlatego że nie było w stanie tu się utrzymać z żoną i z dziećmi. Tak to niestety, proszę Państwa, wygląda. Jeśli nie rozwiążemy, wszyscy powołują się na Margaret Thatcher. Ja się tak składa, że ja byłem w Anglii, jak było 20-lecie strajku Skandila i jak tam mi opowiadano, co zrobiła Margaret Thatcher i że Margaret Thatcher przede wszystkim opanowała związki zawodowe w sposób dość brutalny miejscami. Margaret Thatcher zdjęła koszty pracy z pracodawców, stworzyła warunki ludziom do zarabiania pieniędzy. Wróćmy do tych niedziel. Zakaz handlu w niedzielę całkowity, tylko handlu. Dlaczego w takim razie nie kierowcy autobusów, lekarze, dlaczego nie muzea, nie kina, nie cały przemysł rozrywkowy, który też jest swoistym handlem, prawda? Jest to usługami. Dlaczego nie wszyscy? Zamknijmy to wszystko w diabły. Nie pracujmy w niedzielę. To jest najłatwiej wydać. Ale on w rezultacie działa na korzyść właśnie hipermarketów. A dlaczego? Dlatego, że zwalnia je od obowiązku podwyżek pracownikom. Proszę Państwa, PSL, którego wszyscy wiedzą, co ja sądzę o wiecznym koalicjancie, ale tu ma dobry pomysł. Gdyby zmusić przy każdego pracodawcę do tego, żeby Polacy pracujący w niedzielę zarabiali 200-250% stawki dziennej, czyli miałyby dodatkowo płatne, wówczas problem byłby rozwiązany, ale dotyczyłoby to wszystkich. Absolutnie wszystkich, w tym tej ogromnej sieci hipermarketów, tak? Oczywiście mówi się, że małe sklepiki osiedlowe w jakiś sposób zastąpią te hipermarkety, jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli dość tak, bo natomiast jeżeli chodzi o resztę, to na pewno nie. Tym bardziej, że w samym tym projekcie o zakazie handlu jest pewnego rodzaju nieszczerość, bo koło mnie na przykład, w mojej okolicy jest 5 sklepów 24 hal z budą i można się zawsze napić, nakłać i napalić, prawda? One będą mogły działać, bo będzie tam pracował właściciel. Są franczyzy różnego rodzaju, które też będą prawdopodobnie otwarte,
A te franczyzy są również hipermarketem. One zarobią dwa razy więcej. Galerie handlowe, które są trochę na styl amerykański, tak jak żyją Amerykanie, nie tylko i wyłącznie sklepami z ciuchami i nieciekawymi zupełnie sklepami, poza tam dwoma czy trzema, ale tam są kina, restauracje, McDonaldy, różne inne cuda, prawda? Fast foody i poważne restauracje i różne inne rzeczy. I ludzie tam spędzają czas. Dlaczego? Dlatego, że system płacowy w Polsce zmusza ich do pracy na dwóch, trzech etatach. I w ciągu dnia nikt nie pracuje 8 godzin, proszę Państwa. I tym się żaden związek zawodowy, nie przejmuje, że ludzie pracują po 12, 16 godzin, potrafią pracować, bo tak jest, lecą z jednej do drugiej. Nikt się nie przejmuje kodeksem pracy, kiedy moja znajoma pracująca w jednej z galerii handlowej, w jednej z sieciówek, musiała być 2 godziny przed otwarciem i wychodzić 2 godziny po zamknięciu, mimo 8-godzinnej zmiany pracowała 12 godzin. Po prostu. Tym się nikt nie przejmie. I to trzeba moim zdaniem wyregulować. Oczywiście, że ja rozumiem wierzących, że handel, że trzeba dzień święty święcić, ale jeśli tak, to przyłóżmy to absolutnie do każdego. Do każdego właściwie zawodu wykonywanego w Polsce, bo czym się różni w tym momencie lekarz pojący dyżur w niedzielę od pani czy pana pracującego w danym sklepie, prawda? Niczym, niczym. Ilościowo jest to idealnie tak samo obciążenie pracą w dzień, który powinien być wolny od pracy. Trzeba pilnować, żeby, moim zdaniem, to trzeba pilnować, egzekwować kodeks pracy i zmusić pracodawców, tych wielkich szczególnie, do zapłaty ludziom za jakieś tam, za wykonane usługi w dzień wolny od pracy. Oczywiście ci ludzie mają wolne później czy w innym dniu. To tak to jest wszędzie na świecie. Tłumaczenie, że wszystkim, z kolei tłumaczenie drugiej strony, że my nie jesteśmy tak wspaniale rozwiniętym krajem jak Niemcy, jak Austria, gdzie tam są te zakazy. Ja już to słyszę od 27 lat. Kiedy my w końcu zaczniemy być tym krajem rozwiniętym? Że my nie możemy stworzyć takich warunków płacowych, bo jesteśmy krajem nadal rozwijającym się. Nie jesteśmy rozwiniętym. Proszę Państwa, wielu z Was była na Zachodzie, ja też byłem. Wielokrotnie. Nawet tym roku mi się udało też być na Zachodzie. Patrzyłem, gdzie są Polacy. Nie wszyscy są na budowach i na zmywakach. Jest bardzo wielu Polaków w City, bardzo wielu Polaków na stanowiskach kierowniczych w prawdziwych firmach. Bardzo wielu wynalazców, bardzo wielu Polaków która dokonuje super nowoczesnych rzeczy. W Polsce te rzeczy, się zatknąłem, też są super. Też potrafią robić rzeczy super nowoczesne, tylko w jaki sposób my ciągle jesteśmy na dorobku i jeżeli nasz wicepremier traktuje nas jak trzeci świat, to jak to ma być? Więc podsumowując raz jeszcze, przepraszam, jakieś coś mi tu latało, raz jeszcze, trzeba stworzyć warunki dla pracodawców. Polacy muszą więcej zarabiać. Tu nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy zarabiali po 2200 czy tam, bo my to jest nadal cały czas takie stare komunistyczne myślenie. Ten, kto zarabia więcej, na pewno kradnie, prawda? Po co kierowca ma zarabiać więcej, skoro on i tak sobie dorobi jeżdżąc na lewo? To już nikt nie jeździ na lewo. Prawda? Po co ma facet pracujący w mięsnym, czy osoba pracująca w mięsnym zarabiać więcej? Przecież ona i tak sobie na życie weźmie sobie z tego mięsa, prawda? I tak, to jest takie typowe myślenie w tym momencie. I dziwię się, ponieważ to, co zrobiła Thatcher, to Thatcher przywróciła Anglikom możliwość, oparła się na małych i średnich przedsiębiorstwach, obniżyła koszty pracy i stworzyła możliwości głównie pracodawcom. Jeżeli u nas to się zrobi, to ci Polacy wrócą. Jeśli ci Polacy wszyscy wrócą, naprawdę nie będziemy potrzebowali ludzi ze wschodu i nie będzie tego, jak mówił premier Morawiecki, takiej katastrofalnej sytuacji, bo nie ma fachowców. Fachowcy będą, tylko ci fachowcy muszą zarabiać, bo nikt, kto będzie ciężko pracował przy budowie dróg przez 8 godzin, ma się za głodowe pensje, prawda? Kolejna sprawa z tym związana, no to ja cały czas to mówię, to jest kwestia ZUS-u, NFZ-u, podatków, bo jeśli cokolwiek zaczynasz zarabiać, to już cię podatki zabiorą absolutnie wszystko. Jest chyba gorzej niż w Szwecji z czasów imigrantów, bo nie wiem, czy wiecie,
w jaki sposób, na jaki kanwie powstał Immigrant Song. Chodzi o to, że w Wielkiej Brytanii oni przenieśli się na chwilkę do Szwecji, bo potem nie było tam takich wielkich podatków, ale w Wielkiej Brytanii rząd lat 70. kazał wszystkim twórcom praktycznie zabierać 90% wszystkich tantiemów, wszystkich zarobków. I oni przenieśli swoje wytwórnie na początku do Szwecji. Szwecja zrobiła to samo, to uciekł stamtąd zarówno Bergman, jak i oni, ale Immigrant Song właśnie jest o tym. Mniej więcej. I tak to właśnie wszystko u nas wygląda. Więc jeżeli ja słyszę od premiera polskiego rządu odpowiedzialnego za ekonomię, że trzeba tworzyć warunki pracy dla ludzi ze wschodu, to ja się pytam, gdzie są ci wszyscy, te kilka milionów Polaków, którzy wyjechali, żeśmy na nich przestali działać, przestali ich w ogóle zauważać i obchodzi nas, że oni wrócą. Bo jak wrócą, to co, będzie kłopot? Nie, oni przywiozą nie tylko pieniądze, ale oni przywiozą również pewne umiejętności organizacyjne, stworzą własne firmy, zatrudnią ludzi za godziwą płacę, o pod warunkiem, że zatrudniani, że nie będą karani za to, że będą chcieli fachowcom zapłacić. Bo jeśli będą chcieli im dobrze zapłacić, to będą karani. Bo tak normalnie, to jest tak jak w firmach ochroniarskich, ta niższa krajowa, od tego idzie ZUS i NFZ, a reszta na lewo po 18 godzin dziennie, prawda? Do tego dążymy? To jest dla mnie. Ja już nie chcę, ja już w tej chwili odetnę się całkowicie od aspektu kontrwywiadowczego tych ludzi, którzy mają przyjechać ze wschodu, bo na przykład dostęp do naszych danych osobowych przez różne, tego mało kto zauważa, że coraz więcej Ukraińców obsługuje różnego rodzaju fast foody z dostawą do domu, a to jest dostęp do naszych danych osobowych, bo o ile to jest kierowca, który przychodzi, to Pargo 6 i przynosi mi tą pizzę, to Pargo 6, ale jeżeli ja rozmawiam z panią, która bierze mój adres, ma mój telefon i różne rzeczy, no to i ta pani ledwo rozumie, co ja mówię, bo ona dopiero się uczy mówić po polsku, to już jest trudne, prawda? A to w pewnym momencie zostawia się dane osobowe. Dobrze, może się czepiam rzeczy niepotrzebne. Dobrze. Zobaczę tylko, czy tutaj są jakieś pytania. No dobrze, ktoś mi poleca mikrofon z Tesco za 15 zł, komu nie słychać, jak pan mówi, za trzecian. Dobrze, mówię, trudno, proszę państwa, nie moja wina. Jeśli ktoś nie chce, niech nie ogląda. Ktoś chce, to słyszy. Ja potem to wrzucę. Nie rozumiesz? Ja potem, proszę państwa, to wrzucę. Wrzucę to potem na jakąś, na YouTube'a, to trochę dźwięk podrasuje. Na razie niech to leci. Trudno, niech tak będzie. Proszę bliżej kamery, no to nic fajnie. No proszę zrobić głośniej. No ja, no przykro mi, muszę być złośliwy, ale w ten sposób ja nigdy nie ruszę, proszę państwa. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Bardzo proszę państwa o wsparcie. Naprawdę proszę o wsparcie. To wszystko idzie na tą telewizję. Nie chodzi tylko o mikrofony, właśnie chodzi o mikroporty, o zrobienie. Ja planuję w tej chwili nakręcenie dwóch audycji w tym tygodniu z dwoma znanymi dziennikarzami. One pójdą nie na żywo, tylko pójdą normalnie. Planuję programy na żywo. Na razie jest tylko to. Zobaczymy, może się uda. Bez państwa pomocy, no niestety mój Janek z kuchenny będzie jedyną rzeczą, a ja będę się po prostu nie jak telewizja. Tylko będę się po prostu produkował codziennie, po tyle, dopóki czasem krócej. Czasem może nie, może w końcu nie codziennie, żeby się nie uśpieszać. I tak to właśnie wygląda. No, natomiast ja naprawdę planuję i chcę zrobić porządne programy, porządne reportaże. Te, które zapowiadałem nie tylko o autostradach, ale również o śmierci pani Magdy Żuk, w końcu zrobić z tego rzeczywiście właściwy reportaż, tak jak to powinno być, ale reportaż, nie program. O różnych innych rzeczach, które mi w tej chwili przychodzą do głowy, o których mnie państwo zawiadamiają. Jeszcze na koniec jedna rzecz. Dostałem informację, że coś dziwnego się dzieje. Generalnie, poproszę wybaczyć, muszę to znaleźć, żeby nie zapomniałem nazwiska. Rzecz jest mniej więcej nie będę nadważał, czy to ze Śląska, czy nie. Zaraz, już. Gdzie ja tu mam? O! Jest, proszę państwa, przepraszam. O! Proszę bardzo.
Pan Marek Palawczyk, to jest na stronie posła na Sejm, pan RP z Kukiz 15, chodziło, więc nie jest to ten poseł, który strasznie się ucieszył po artykułach w fakcie, że od początku wiedział, że zostałem nasłany na Kukiz 15, pana doktora habilitowanego Józefa Brynkusa na temat sprawy pana Marka Palawczyka, który ma sprawę w sądzie w tej chwili za to, że stał gdzieś w czasie jakiegoś protestu ze zdjęciem abortowanego płodu, które okazało się być, jak to pani sędzia powiedziała, że było dużo krwi, jakieś takie różne rzeczy, że po prostu budził ogólnie zgorszenie społeczne. Nie rozumiem tego, ponieważ z jednej strony można nie budzić zgorszenia społecznego, obrzucanie jednej strony, czyli nas na przykład, obrzucanie inwektywami, a z drugiej strony protest w słusznej sprawie budzi jakieś zgorszenie społeczne. Tego po prostu również nie rozumiem. Mówię to po prostu dla porządku, warto wejdźcie Państwo na stronę pana posła Józefa Brynkusa i zobaczycie całą historię. Dziękuję Państwu, do zobaczenia jutro, o ile jutro nadejdzie.